O Maria, la madre della scala del Pesaro. O Mario, matko Pesaro. Przychodzimy do Ciebie, aby Tobie dzisiaj wyrazić wdzięczność. W ten szczególny dzień stajemy przed Tobą, Mario, razem ze świętym Ojcem Charbelem, który tak bardzo kochał Ciebie. In questo giorno così particolare, noi siamo venuti, o Madre nostra, davanti a Te, insieme con Saint Charbel, dzisiaj, kiedy w szczególny sposób chcemy uczcić Ciebie, Święty Ojcze. Chcemy prosić, aby ten dzień był dniem szczególnym dla wielu w naszych domach, rodzinach, dla naszych bliskich. Wyproś dla nich, Święty Ojcze, łaskę, Ty, który trwałeś godzinami przed Jezusem w Eucharystii, Ty, który tak bardzo byłeś zjednoczony z Nim. Prosimy Cię, Święty Ojcze, i proszę Ciebie, ja Twój sługa, tak, który jako narzędzie tak bardzo słaby wybrałeś, Ojcze, abym mógł głosić tą wielką tajemnicę Twojej miłości do Jezusa. W milczeniu tę wielką tajemnicę miłości do Matki Najświętszej. O Święty Ojcze Charbelu, niech ten dzień będzie umocnieniem wierzy dla każdego z nas. Proszę Cię, Święty Ojcze, aby każdy dom modlitwy Twój był domem dobroci i miłości. Aby w każdym domu modlitwy było przede wszystkim wiele przebaczenia. Aby wszyscy, którzy spotykają się z Tobą szczególnie każdego tygodnia, aby stawali się prawdziwymi świadkami miłości. O Święty Ojcze, prowadź nas. O Matko, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy, by wspiąć się razem ze Świętym Charbelem po tej drabinie, która jest na Twym wizerunku. Święty Charbel wspiął się. Tak, szedł. Nie patrzył, nie oglądał się w tył. Naucz nas, Święty Ojcze, takiego wznoszenia, takiego wchodzenia wyżej i wyżej w pokonywaniu słabości, w pokonywaniu tego, co nas odgradza, czasem w pokonywaniu uprzedzenia jeden do drugiego. Naucz nas, Święty Ojcze, takiego milczenia i takiej mocy wewnętrznej, która sprawi, że nigdy nie jesteśmy sami, nie czujemy się sami, że czujemy w sercu obecność Jezusa. Chcemy wychodzić po tej drabinie, wychodzić wyżej i wyżej i pomagać, wychodzić innym. A Ty, Matko, trzymaj tę drabinę mocno w swych dłoniach. Patrz na nas i mów nam: przyjdźcie do mnie, dzieci. Ale najpierw musicie więcej kochać, więcej miłować, więcej dawać dobroci innym. Cari fratelli e sorelle, come ho detto polacco, anche in questo giorno dedicato a San Charbel Maclouf, chiedo a te, Santo, benedizioni famiglia, ogni persona, ogni casa di preghiera di San Charbel. Quante sono in Europa che possano, di queste persone che ogni settimana pregano, che loro devono essere più umili, devono amare di più, devono perdonare di più. Ti chiedo, San Charbel, in ginocchio, oggi, davanti a questa immagine, la Madonna della Scala del Pesaro,
La Madonna tiene in mano quella scala, ma vuole dire salite, non abbassate la testa. Dovete salire piano piano, giorno per giorno, e San Charbel Maclouf ci ha dato a noi esempio come salire, perché amava di più Gesù ogni giorno di più. Quando si ama Gesù ogni giorno di più c'è il momento della salita, ma quando la perdi quell'amore, quando non sai che cos'è questo amore, sei fermo. O San Charbel, prendici proprio ciascuno alla mano e accompagni per salire. E questo messaggio da questo luogo in Italia, dove mi trovo in questa festa di San Charbel, lo voglio dedicare proprio la mia preghiera per voi. E tanto prego che nel cuore di ciascuno si risveglia di nuovo quell'amore di bellezza di Cristo. O Maria, aiutaci a salire su questa scala. Alla chiesa al fianco, pomeriggio alle 18, alle 17, ci saremo alla Santa Messa. Uniti davanti a Gesù Eucaristico, prima, chiedendo anche per voi, per te, che Signore donaci la forza e la fede forte. Po dniu dzisiejszym będziemy tu w tej świątyni obok. O 17 adorować Jezusa, a później Eucharystia. Będziemy prosić, abyś miał siłę iść za Jezusem, abyś był mocny wiarą, abyś był mocna miłością. Bądźmy w tej jedności. San Charbel Maclouf, prega per me. Święty Charbelu, módl się za nami. Per questa giornata, di questa festa, prendete la benedizione. In questo giorno che è particolare, prendete la benedizione. W tym dniu szczególnym przyjmijcie błogosławieństwo tu z tego miejsca, na cały ten dzień. Święty Charbelu, patronie nasz, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.